Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj makijaż, który chcę Wam pokazać, kosmetyki, których używałam tak naprawdę namiętnie w miesiącu maju i które z pewnością przemycę też na czerwiec. Także będzie to taki makijaż po prostu moimi ulubieńcami, moimi miazgami. Czy ktoś zauważył już dwie rzeczy, które się nie zgadzają na załączonym przed Wami obrazku? Po pierwsze to zauważyłam dopiero jak usiadłam, że założyłam sobie dwa kolczyki w różnym kolorze. Ten jest z taką bordową wstawką, a ten z granatową, ale nieważne. I coś jeszcze? Tak, kolczyk. Wypadł mi kolczyk przez cały tydzień, tak naprawdę już był poluzowany i zapięcie mi się złamało w środku, nie mogłam go po prostu, wiecie, zapiąć. Także dzisiaj z pewnością muszę się ubrać po nowy kolczyk, bo tak mi dziwnie bez niego. Chociaż fajne uczucie było tak się, wiecie, podrapać po nosie. No, na przykład po rzęsach, tak wiecie, po oczach, w sensie to dwa lata już nie drapałam. Bo nie chcę ich jeszcze bardziej zniszczyć. Są teraz bardzo delikatne, mocno przerzedzone, ale zanim tego wybieram się na uzupełnienie. Także sporo mi z nich poleciało, ale dobra, nieważne. Produkt numer jeden, oczywiście nałożono całą pielęgnację. Nie nakładam dzisiaj bazy z MACa z filtrem, ponieważ tutaj jest aż SPF 50 w kremie CC od Dr. G, ale ponieważ jest to kosmetyk, który już ode mnie z kanału znacie, którego recenzja jest też w opisie na dole, pozwólcie, że na przyspieszonym tempie nałożę sobie krem CC i będziemy lecieli z resztą. Jak możecie zauważyć, podkład jest jaśniejszy niż moja szyja, ponieważ smaruję się takim samoopalaczem, ale później się na tyle fajnie przybrązowię, że nie, mam nadzieję, że nie będę taka bioła, ale no widać teraz to. Krem CC, jak zapewne wiecie, ma bardzo lekkie wykończenie, skórze jest niewidoczny, super się trzyma. Dzisiaj pogoda ma być powyżej 20 stopni, ale jest dosyć duszno, dlatego stwierdziłam, że właśnie nałożę sobie się ten kosmetyk. Kolejny produkt, tak naprawdę kolejne dwa też już ode mnie z kanału znacie, jest to NARS Creamy Concealer w odcieniu Vanilla oraz w odcieniu Extra Light Peach Biscuit, także robię z siebie Indiankę i przechodzę do kosmetyku, którego już u mnie na kanale nie widzieliście. I od razu czuję się lepiej, bo skóra jest przepiękna. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda naprawdę. No, ten krem CC zbiera tyle komplementów też tak na żywo, że mówię Wam, super. Mam nadzieję tylko, że będzie wydajnie. Dobra, i teraz kosmetyk, którego u mnie na kanale nie widzieliście jeszcze w akcji, to jest puder marki MAC Next to Nothing w odcieniu medium. Najlepszy puder naprawdę chyba, jaki miałam do tej pory. Tutaj mamy w tym kompakcie 10 gramów produktu i powiem Wam, że to jest puder, który jest bardzo taki kremowy w dotyku. Naprawdę dużo się go nabiera, kiedy robimy swatcha. On do tego jest taki miękki, satynowy, a na skórze jest po prostu niewidoczny. Dla mnie to jest po prostu rewelacyjny produkt. I ja go bardzo lubię nakładać zarówno pod oczy, i tutaj pod oczy, które tu wziąć pędzelek, może was na ten z Inglota 4SS. Także niewielką ilość pod oczy. On naprawdę bardzo ładnie trzyma w miejscu korektory. Nie jest zbyt ciężki, nie zbiera się w załamaniu, ale oczywiście jeśli damy go zbyt dużo, no to to się stanie, jak z każdym pudrem. Co za dużo, to niezdrowo, także wciskam, jednocześnie lekko omiatam i w twarz ja puder wciskam. Zawsze tak robię, nigdy nie omiatam, bo wtedy mogą się naprzesuwać rzeczy, które są pod spodem. Także już aplikujemy. I ten odcień medium wcale nie jest taki bardzo, bardzo jasny. Także jeśli jesteście w MACu tak jak ja, NC15, NC20, może teraz ten trochę ciemniejszy, no bo samopalacz, to to będzie fajny kolor dla Was. Jeśli jesteście bardzo, bardzo jasne, to ten odcień light lub light plus może się u Was fajnie sprawdzić. No i dziura w nosie po kolczyku. Także dobra, może teraz przejdziemy do oczu, bo z reguły jest twarz, a teraz może oczy zróbmy. Dlaczego nie? Ostatnio namiętnie używam kolor tatu z Maybelline, odcień 98 Creamy Beige. Zobaczcie, jakie tutaj jest użycie, naprawdę dosyć zacne. I ja po prostu nakładam go sobie syntetycznym pędzelkiem na całą powiekę i później jeszcze
zagruntuję go cieniem z MAC-a Era, ponieważ to jest taki właśnie bardzo ładny, dzienny look. Kiedy jest tak ciepło, nie lubię też zbyt mocno malować oczu, bo mam wrażenie, że to jest takie, wiecie, przerysowane i stawiam na bardziej minimalistyczny makijaż na powiekach. Brwi na miejscu, lekko przydymiony ok, może być takie dzienne, naprawdę smoky. Bardzo mi się podoba to połączenie tych dwóch kolorów. No i dobra, pora na bronzer, także Make Up For Ever Pro Bronze Fusion w odcieniu 15L. On naprawdę jest mocno przeze mnie użytkowany. Tutaj nawet to już lekko jest widoczne, zobaczcie. Ta wierzchnia warstwa jest naprawdę zdarta. I jak Wam wspominałam w miazgach maja, w tej pierwszej warstwie naprawdę były jakieś takie minimalne gdzieś droblinki złota, ale kiedy to już zostało przetarte, sami chyba to widzicie, że już tego nie ma na tym bronzerze. On jest bardzo delikatny, to teraz jak wkładam do siebie, to może tak nie wygląda, ale co jest z nim fajnego, zobaczcie, to, że on w ogóle się nie pyli. Widzicie jakieś pylenie? Bo ja nie widzę żadnego, a ten pędzel potrafi pylić kosmetyki, także ja go sobie tak dosyć mocno wcieram w pędzel, żeby tutaj trochę tego produktu było. I on jest też fajny w formule, bo on jest w dotyku taki dosyć miękki i żelowy, no ale widzicie, że nie jest w ogóle taki pudrowy. Także ja tutaj sobie dosyć hojnie nałożę bronzer, żeby pasować do reszty ciała. Nie bójcie się, to będzie roztarte. Nie wyjdę z domu jak marchewka. I ja lubię go sobie tak właśnie stemplować, jak widzicie, nie rozcierać, tylko stemplować, także przy linii włosów, żuchwa, niech ta twarz ma trochę kształtu. Ktoś zapytał mnie, bez jakich kosmetyków nie wyobrażam sobie mojego makijażu, na pewno byłyby to korektory pod oczy, bronzer i coś do przyciemnienia brwi. Zdecydowanie. Wtedy od razu twarz jakoś wygląda w miarę, przynajmniej w moim odczuciu. Także przyciągam sobie jeszcze tutaj troszkę na szyję. O, i myślę, że już jest lepiej, już jakoś w miarę wyglądam jak człowiek. Dobra, róż, przypomnę Wam róż marki Hourglass w odcieniu Dim Infusion. Piękny, piękny kolor. To jest taki kolor, który pasuje moim zdaniem do każdego makijażu. I oczywiście nałożę go pędzelkiem od Maxi, czyli Embrace 04. Wczoraj też go używałam, dlatego pędzel jest brudny. I tutaj już ten róż się troszkę pyli, no ale nie szkodzi. Oczekuję nadmiar i aplikuję na policzki. Zobaczcie, to jest taki naprawdę bardzo delikatny, świeży kolor, który przepięknie odbija światło, ale nie jest jakoś mocno widoczny, czy nie odcina się od naszych policzków. Także gdybyście chciały zamówić jakiś róż, to myślę, że to jest ładny, uniwersalny kolor. O, od razu policzki zaznaczone, twarz nabiera kształtu, ale nie bójcie się, ja to sobie oczywiście troszkę porozcieram tak delikatnie, tak naprawdę tak dosłownie muskam po twarzy. Okej, rozświetlacz. To będzie chyba gwiazda dzisiejszego odcinka, ponieważ to będzie rozświetlacz, który kupiłam na ostatnim spotkaniu, właśnie kiedy widziałam się z Witkami, z moimi dziewczynami. I tutaj mamy Extra Dimension Skin Finish w odcieniu Soft Frost, czyli ten piękny taki lawendowy, chłodny rozświetlacz. Ja jestem w tym momencie taka, wiecie, opalona tymi kosmetykami, do wszystko z takiej ciepłej karnacji, a rzucę sobie coś takiego fioletowego, ale dlaczego nie? Także lecimy z tym koksem. O, uwielbiam po prostu ten fiolet na policzkach. Nie chcę też przesadzić, chociaż wiem, że mam do tego tendencję, ale chciałam Wam pokazać, jak kolor ładnie wygląda. Czy Wy to widzicie? Tego ja nie wiem, dopiero zobaczę przy edycji, bo jest dosyć jasno na zewnątrz, co z pewnością widzicie, bo obraz jest taki, myślę, że dosyć ładny. Także mam nadzieję, że to będzie oddane. Wow! Wow!
I co jeszcze ostatnio lubię robić, to biorę sobie pędzelek taki ścięty i mam puder, który już nie jest dostępny, chociaż kiedyś pisałyście mi, że on jest dostępny w takich jakby pojedynczych wkładach, bo to było takie duo właśnie do konturowania z MAC-a, gdzie brązer po prostu jest już wylizany i teraz chciałabym częściej używać tego jasnego pudru do konturowania i właśnie biorę ten jasny puder, tak sobie go dosyć mocno wtłaczam w pędzel i tutaj pod brązerem dokładam go troszkę tutaj w tym miejscu. To jest takie miejsce, które ja często na twarzy dotykam, a kiedy nałożę troszkę więcej pudru, makijaż w tym miejscu wygląda ładniej. No i oczywiście MAC Modesty, to jest wykończenie Cream Sheen, czyli przepiękny, przepiękny dzienny kolor zachowany w takich tonach. Na stronie MAC pisze, że to jest neutralny róż. No coś takiego, bardzo mi się podoba. No idealny taki kolor dla Kim Kardashian, powiedziałabym. No i ostatnim krokiem będzie spray. Nie pokazywałam go wcześniej, a używałam go już kilkanaście razy i mogę Wam go spokojnie polecić. To jest Urban Decay The Sleek Makeup Setting Spray Oil Control. Bez oleju, bez parabenów. 118 ml i powiem Wam, że to jest pierwszy chyba taki typowy spray, który ma przedłużać trwałość makijażu i myślę, że to jest fajny krok do używania zamiast mgiełki w takie dni jak dzisiaj, ponieważ ja wlewam się jeszcze przybliżę, zanim się tak porządnie spryskam. Naprawdę tego makijażu na twarzy nie widać, nie ma warstwy pudrowej, także tutaj Fix Plus nie musi iść w ruch, bo makijaż wygląda naprawdę bardzo ładnie. On jeszcze za pół godziny, kiedy, jak ja to mówię, stopi się z temperaturą mojego ciała, będzie taki, wiecie, bardziej naturalnie wyglądający, ale już to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Ja Wam może zrobię jeszcze wieczorem, teraz godzina 11:30, także zrobię Wam po kilku godzinach powrót, pokażę Wam po prostu, jak ten makijaż się trzyma, jak wygląda, bo tutaj głównie chyba chodzi o puder, tak naprawdę, żeby Wam pokazać, jak on trzyma to wszystko w miejscu, to jest świetna baza. No i co? Zbliżenie. Przejdźmy teraz do mojej ulubionej części, czyli do psikania się. I ten kosmetyk, powiem Wam, że ma taki troszkę niezbyt przyjemny zapach, także to jest jego minus z pewnością, ale rozpyla bardzo fajną mgiełkę i naprawdę przedłuża trwałość makijażu, bo próbowałam to zarówno na podkładach z Rimmela, właśnie na kremach CC, po prostu przetestowałam go dosyć porządnie od momentu, kiedy go dostałam i myślę, że mogę Wam go polecić, jeśli macie taką skórę jak ja, normalną, ale to jest naprawdę fajny. Fajny produkt, także dobra, już nie gadam, tylko się psikam. I gotowe. Dobra, ja uciekam ogarniać dzień i odezwę się do Was później. I oczywiście linki do wszystkich kosmetyków macie w opisie na dole. Godzina 19:30, czyli już minęło te 8 godzin. Ja co prawda makijażu jeszcze zmywać nie będę, ale wychodzę za chwilę znowu z domu i chcę jeszcze złapać to ładne, naturalne, dzienne światło, bo warunki są idealne do nagrywania na zewnątrz. Także w ten sposób wygląda mój makijaż po tych 8 godzinach. Jak widzicie, nic się nie pozbierało, wszystko nadal wygląda bardzo ładnie, bardzo, bardzo świeżo. Mam też nowy kolczyk, jak widzicie, czarny, bo taki miałam właśnie ochotę. Czarny humor, czarny kolczyk. Do ciemnych włosów myślę, że całkiem spoko to wygląda. Także makijaż jest nadal w stanie idealnym, nic się nie zważyło, nie ściemniało, nie jest takie bardziej lepiące czy świecące. Także lubię właśnie te kosmetyki, bo one sprawiają, że mój makijaż jest trwały i nie muszę myśleć, jak właśnie wygląda moja twarz, czy się bardziej świecę, czy coś się nie stało. Także Wam serdecznie wszystkie kosmetyki polecam, także moje miazgi maja w akcji. Z pewnością na to też miazgi czerwca, bo to są kosmetyki, do których naprawdę mocno się przykleiłam. Także z mojej strony na dzisiaj to tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.